Proszę druk nr 14 w sprawie budżetu miasta Krakowa na rok 2013. Pan radny Danic. Wnioskuję się do prezydenta miasta Krakowa o wprowadzenie do wieloletniej prognozy finansowej oraz wieloletniego planu inwestycyjnego następujących zadań inwestycyjnych z obszaru dzielnicy 18 Nowakuta. Pierwsza ulica Obrońców Krzyża na odcinku od skrzyżowania z ulicą Kosmorzowską z wyłączeniem zakresu skrzyżowania z ulicy Kosmorzowskiej do skrzyżowania z ulicą Ludźmierską, remont chodniku po obu stronach ulicy. 2. Aleja Andersa po prawej stronie od Placu Centralnego w stronę Ronda Kosmorzowskiego do granic istniejącej przebudowy, remont chodnika wraz z budową ścieżki rowerowej. 3. Ulica Wilczycka po stronie Osiedla Kolorowego od Ronda Krzyżyńskiego do granic istniejącej przebudowy w stronę Ronda Kosmorzowskiego. Remont chodnika wraz z budową ścieżki rowerowej. 4. Aleja Solidarności od Placu Centralnego w kierunku ulicy Bulwarowej. Remont chodników po obu stronach ulicy. 5. Ulica Ludźmierska od skrzyżowania z ulicy Obrońców Krzyża w kierunku Alei Andersa. Remont chodnika od strony Osiedla Teatralnego oraz remont chodnika wraz z budową ścieżki rowerowej od strony Osiedla Uroczego i Osiedla Zgodny. 6. Ulica Mościckiego od skrzyżowania z ulicy Obrońców Krzyża w kierunku Alei Róż. Remont chodniku po obu stronach ulicy. 7. Ulica Żeromskiego od skrzyżowania z ulicy Ludźmierską w kierunku Alei Róż. Remont chodniku po obu stronach ulicy. 8. Ulica Orkana od skrzyżowania z Aleją Solidarności w kierunku ulicy Bulwarowej. Remont chodników po obu stronach ulicy. 9. Budowa układu drogowego dla ulic Kontryma, Plamy, Luzara, Luty Czałowskiego, Plac Marii Turzyny. Uzasadnienie. Ze względu na niewystarczające środki, jakimi dysponuje Rada Dzielnicy w zakresie przeprowadzenia remontu powyższych chodników i budowy dróg, wnioskuje się o zabezpieczenie wystarczających kwot na realizację zadań. Realizacja zadań wpłynie na poprawę zdegradowanej infrastruktury chodnikowej Nowej Huty. Przyjęcie długookresowego trwałego programu modernizacji nowochódzkich chodników będzie potwierdzeniem zrównoważonego rozwoju przestrzennego terenu Nowej Huty. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję z Państwa radnych. Pani radna Mówka. Ja chciałam zapytać, bo nie odnosiły się o Alei Solidarności od Placu Centralnego w kierunku ulicy Bulwarowej. Tak, Bulwarowej. To nie rozumiem, bo tam jest część już tego chodnika, że tak powiem, wykonany. To w którym miejscu? Ta część, która jest niewykonana. Proszę Państwa. Proszę. Na przykład koło parku szwedzkiego, na przykład centrum akutnicze, następnie dalej stalowe szkolne. To nie jest plac centralny na Bulwarową. To jest dokładnie plac centralny w kierunku ulicy Bulwarowej. Skrzyżowania Alei Solidarności z Bulwarową, tam nie ma typowego skrzyżowania, tam jest tylko, nawet to nie jest ósemka. Tak. Jak najbardziej. Proszę Państwa, ktoś jeszcze? Nie widzę, dziękuję, zamykam dyskusję, przechodzimy do głosowania. Jak najbardziej, bo to już możemy być dzisiaj zmęczeni. Proszę Państwa, druk numer 14 oczywiście. Kto z Państwa jest za? Proszę podniesienie ręki. Kto z Państwa radnych jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Uchwała przyjęta.